Dzisiaj po raz pierwszy mamy zorganizowane spotkanie z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i doradcami zawodowymi w tych szkołach, właściwie z całej Opolszczyzny. Nasi goście zajmą miejsca w autokarze i po kolei zwiedzą wszystkie 6 wydziałów Politechniki Opolskiej, a każdy z dziekanów zaprezentuje to, co w jego mniemaniu stanowi największy atut jego wydziału, kierunków, które są prowadzone na jego wydziale, właśnie atut dla kandydatów, dla naszych przyszłych studentów. No i będziemy się dzisiaj chwalić, będziemy dzisiaj dyskutować, będziemy po prostu się starali również zaprzyjaźnić z naszymi partnerami, którymi niewątpliwie są dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi. Oni to właśnie odpowiadają na szereg wątpliwości, pytań uczniów, którzy stoją jakby w obliczu podjęcia tej ważnej decyzji, a mianowicie co studiować i gdzie. Podpisaliśmy dzisiaj z panem rektorem Tukiendorfem umowę o współpracy między uczelnią a naszą szkołą. Ważny z tego powodu, że współpraca bliska uczelni ze szkołą ponadgimnazjalną, która w końcu jest źródłem państwa studentów, jest nie do przecenienia. Bardzo chętnie będziemy korzystać z bazy technicznej, bazy naukowej państwa uczelni i cieszę się, że pasje i zainteresowania naszych uczniów będą mogły rozwijać się w murach Politechniki Opolskiej. Z drugiej strony miałem okazję osobiście obejrzeć wydziały tej uczelni i jest mi bardzo miło, że w naszym regionie mamy uczelnie na tak wysokim poziomie. Mogę powiedzieć, że nie tylko miło, ale jestem dumny. Wiele słyszy się o tak zwanych renomowanych uczelniach, ale to, co zobaczyłem w Opolu, zaskoczyło mnie zupełnie. Spotkanie, które dzisiaj odbyło, było bardzo owocne i potrzebne dla doradców zawodowych i dyrektorów szkół, ponieważ pokazało nam bazę dydaktyczną Politechniki Opolskiej. Pokazało też, jakim Politechnika Opolska dysponuje sprzętem, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy. Jako doradca zawodowy na pewno będę skupiał uwagę moich uczniów na bazie, jaką państwo dysponujecie, ale także sprzęcie. Nie byłam świadoma tego, że jesteśmy na tak dobrym poziomie i mamy taki dobry sprzęt.